Siemano, zeciarze. Cześć widzowie, cześć zeciarze. Jedziemy do Flamingo. Jak co czwartek odbywają się tam ala takie zlociki. Podobno będzie paru zeciarzy, bynajmniej tak się zadeklarowali, że będą. Zobaczymy, czy będą. Będzie na pewno, przejedziemy się z jednym tutaj zeciarzem, który ma Z1000 pierwszej generacji i chyba Stefan będzie. Nie obiecuję wam tego, ale być może będzie. No to co, let's go na stację. O, chyba jest Stefan. Jest i Karmelek. Siemano. No. Kawasaki ZX-10. Nie, tej drugiej generacji tam. No, ładna jest, ładna jest. Jebane bydla. No. Mówię mojego, że jestem debil i potrzebuję motocyklu na debile. Aha. To go nie zajedziesz. Aha. No powiem ci, w twoim przypadku... Na piątym biegu ma 2,99, nie ma jeszcze szóstki, więc... No. No, w sumie. Tobie trzy paki w sumie to takie musi być, nie? Że trzy paki musi być. To co, wio? To ze 1000 pierwszej generacji ładne jest. Coś Stefan nie wziął interkomu, także czekam, możecie go hejtować w komentarzach od razu. Jakby co, Stefanowi wybuch silnik w tym Kawasaki. Jak pozwoli, to wrzucę wam tutaj wstawkę, kiedy to się stało. Nieźle, co? Oj, no. No i Stefan wrócił do tej Hondy, jedynie co to ją przemalował trochę na czarno. Wjeżdżamy. Stefan chce popisówę zrobić na bank do kamery, także patrzcie, oglądajcie go. Napiszcie mu w komentarzu, że fajnie, żeby mu smutno nie było. Zaraz po tym, jak go zhejtujecie za brak interkomu. O, chyba pierwsi jesteśmy. Nie w czwartki. Nie w czwartki, bo tu co czwartki są zloty motocyklów. No to sto... A few moments later. To Tomek jedzie z nami, czy nie? Chyba nie. Ty jedziesz z nami? Nie. Dobra. Jedziesz pierwszy? Chce ci się? Ja nie wiem, jak wjechać na ten rynek stąd, szczerze mówiąc. No, gdzieś tam przy Gliwicach chcę. Ja cię wyprzedzę. Dobra. A ten tu ziomek po prawej, on co, z nami jest czy nie? Nie wiem. Ja, on się pytał. Ty nagrywasz? Da! Chcesz się na rondzie jakimś rozwalić czy coś? Zawsze gdzieś pilnować. Znowu cię szukali.
jadę na końcu. Fajnie, trochę osób się zebrało. No, bo ja mówię, wiesz, piszę na czacie, nagle mi się gdzieś wyświetliło na Facebooku, że ty pisałeś już wczoraj. No. Mówię, no, to się zbieram, to ja. A tak w sumie też z czapy mogłem to wcześniej napisać, ale... W sumie jak jest dużo osób, to też jest taki rozpiździel potem, tak jak widziałeś na za pierwszym razem, nie? No, no. A tak co? Jak mały? Wiesz co? Tak, tak, w porządku. No już pół roku ma. Fajnie się tak, fajnie się rozwija. Ale daje popalić? Kurczę, wiesz co, to wczoraj się mnie to samo kumpel zapytał. I mu powiedziałem, że w sumie nie wiem jak na to pytanie odpowiadać, bo jak już masz dziecko, to czy ono będzie miało tam, wiesz, 3 miesiące, czy kurczę, nie wiem, 5 lat? Tak, to cały czas jednak musisz, wiesz. Nie masz tego czasu, nie? Musisz cały czas to dziecko pilnować, jakby nie patrzeć. Zadowolony z Yamaszki? Co? Te Z1000 pierwszej generacji zarąbiście się prezentuje, nie? Od tego Karmelka. Ładnie, jeszcze bardziej masywnie niż ten. Muszę go zapytać, może mi użyczy na testy. Mam drugą generację nagraną, ale nie mam pierwszej. A ja dobrze słyszałem, on ma lejce miesiąc? Że co? Że on ma prasko miesiąc? Nie, nie. 3 lata. Ponad. Któryś tam mówił, że ma miesiąc? Ten z tej Yamahy chyba, wiesz? Bo nie wiem, bo ja się tam go pytałem o tą Yamahę, jak tam się sprawuje. I nie wiem, czy go dobrze zrozumiałem, że właśnie, że miesiąc prawką ma. Że się dopiero uczy, czy coś takiego. A, ten się przeciska. Odważnie, a w sumie... No ja bym ten autobus zaczął gdzieś prawo, ale ma jedno światło. No. No, to wystarczy, że jeden, wiesz, odkręci, to zaraz potem każdy. Ładnie mu to chodzi, ładnie. O, dobrze. U mnie nie wiem, czy ładnie, ale na pewno głośno. Nie ma takiego pasowego, tylko bardziej słychać kurwa ten silnik, wiesz? No tak, tak. O, w tych Gliwicach to jest fajny ten rynek. W Zabrzu mogłoby coś takiego być, co? Ale powiem ci, że już też się mało dzieje. To Katowice teraz. No, no. Tydzień temu byłem w Katowicach. Też byłem ostatnio, no dużo tam jest. Spontanicznie w mojej roli, tam się dzieje. Aha. Ale dużo tam jest remontów ogólnie, nie? Rozkopali te Katowice. Tak, tak. Ale tam kończą już tą warszawską. No, trochę wsiączą ludzie na nich, bo... No nie ma teraz miejsc parkingowych, bo oni zrobili takie zielone linie tam, nie? Aha. Nie kojarzę. Gdzie by tu stanąć? Dawaj tu ko mnie. Dobra. Ja nie wiem, czy tu możemy stać, bo tu jest chodnik, nie? Ale dobra, w sumie na chwilę, nie? Gdzieś nie zawiniemy. Dobra, taki ważny komunikat dla wszystkich, którzy się czepiali maseczki, bo twierdzili, że COVID-a się boję, także specjalnie dla was od dzisiaj będzie używana ta chusta. Pozdro. Dograłeś sobie tego vloga? Dograłem, no. Musiałem zrobić aktualizację, bo nie będę już miał maseczki, bo za dużo ludzi się czepiało, że COVID, nie? Ja nie wiem, no dużo osób myślało, że wiesz, że ja się COVID-a boję i dlatego maskę mam, nie?
Pierdolę, już... ludzie nie mają co gadać, to ten kurwa. No ja już mówię, mam tego dosyć, bo ogarnąłem sobie taką, taki ala komin, taką chustę. Będzie teraz chusta. No dobra, no ja nie wiem jak stąd jechać, bo to jest szczery od razu. Ja pojadę, widzisz. Okej. Okay. Tam jeszcze chłopaki nie wyjechali. Robimy rundę naokoło rynku, pojedziemy na dysk. Okej. Okay. Fajnie, że się udało spotkać. No wiesz, niby krótko, ale przynajmniej się człowiek trochę przewietrzył na tym moto. Ale go zarzuciło. O, kontrolowana dupeczka poleciała. Ta, karmelkowi. O, teraz to mnie lanie zaczęło cisnąć tak porządnie. Mówię, patrz jaka marzyneczka, ty kapie. No. Co ty gadasz? To, ej, to wjeżdżaj normalnie. Tego nie było. Kurde, i co teraz? To inaczej. Z powrotem. Tego nie było. No. Co? Była chwila strachu? Chwila strachu była, co? No ale ładnie ty to zrobiłeś. Ładnie, no. No, jak w ogóle my jak żeśmy wtedy, co ten mandat dostali, to tutaj też, tutaj był cały czas chyba zakaz, nie? Tak, bo to było od góry za wyjątkiem. No, sposób, nie? Tak. A my tutaj, kurwa, odcina była. No. No ładnie, tu będą koncerty pewnie bardziej. No. A tak się zarzekałeś, że już nie będziesz tędy jechał dzisiaj. No, ale ja nie wiedziałem, że... No, wiem. Musiałem się trochę wyszaleć. It's all about humanity. Było tyle, widzowie. Taki mały, szybki tripek. To na razie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, hej!